Przechodzimy do rozpatrzenia 10. wniosku mniejszości. Konsekwencją jego przyjęcia będzie bezprzedmiotowość 11. wniosku mniejszości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za wnioskiem mniejszości oddało swój głos 171 posłów, przeciwnego zdania było 266 posłów, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił.